Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na kanale do Diabła z grami. Moi drodzy pradawni dziadowie od zawsze powiadali, że jeżeli chodzi o Gearsy, to tylko i wyłącznie trylogia, synu. No i muszę wam powiedzieć, że ja też się kierowałem przez wiele lat tą ideą, będąc samemu ogromnym wręcz fanem trylogii przygód Markusa Phoenixa oraz jego ultra-trenbolonowo-testosteronowych kolegów. No ale wiecie, jakoś tak sobie skończyłem tą trójeczkę, zrobiłem dla was recenzję i mówię, a co mi tutaj zaszkodzi odpalić czwórkę. No i grę przechodziłem trochę, moi drodzy, na raty. Ciągle było to przerywane jakimiś tutaj premierami lub rzeczami tego typu, tak? No ale teraz już mamy tytuł zamknięty, więc wam o nim opowiem, tak? Dowiecie się zaraz, czy to są jeszcze w ogóle Gearsy i czy to jest spoko oraz jakie jest moje porównanie względem poprzednich części. Moi drodzy, gra dzieje się lata po zakończeniu wojny z tymi naszymi obrzydliwymi koksokosmitami, z którymi walczyliśmy w trylogii. Planeta Sera już zaczyna się powolutku odbudowywać, tak powoli życie wraca do względnej normy. No i my tutaj się wcielamy, moi drodzy, w syna Markusa Phoenixa, który nazywa się JD, który wraz z dwójką przyjaciół wybierają się tutaj po, że tak powiem, jakąś tam na wycieczkę po jakieś surowce, tak? No i to, co na początku mnie tutaj uderzyło, to fabuła jest dużo lżejsza pod kątem klimatu przez pierwszą połowę gry, powiedzmy, tak? Bohaterowie dużo częściej do siebie rzucają jakimiś żarcikami, walą niewybredne teksty. Ogólnie wiecie, jest więcej słoneczka, jest radośnie, no ale to do czasu, tak jak wam powiedziałem, ponieważ później fabuła ponownie wkracza może nie na tak apokaliptyczne tory, jak miało to miejsce w trylogii, ale jest już dużo mroczniej, dużo poważniej i klimat staje się też dużo cięższy, tak? Aczkolwiek nadal jest bardziej lightowy niż w części pierwszej, drugiej oraz trzeciej. Moi drodzy, fabuła to generalnie rzecz biorąc rzecz, która mnie troszeczkę w tym tytule zawiodła, ponieważ no tutaj chyba możemy sobie pozwolić na jakieś spoilery, no tytuł jest już dość stary. Gra kończy się absolutnym cliffhangerem, tak? I to jest, wiecie, taki syndrom, nie wiem, drugiej części filmu na przykład z trylogii, tak? Że ja w momencie, w którym skończyłem ten tytuł, no to miałem takie, kurde, już? Aha! Brakowało mi jakiejś takiej konkluzji, tak? Ale to tylko sprawia, że chętniej zagram w część piątą. No ale słuchajcie, polećmy sobie po kolei. Moi drodzy, gameplay moim zdaniem nie zmienił się zbyt wiele, jeżeli chodzi o względem, w sensie trylogii, tak? Aczkolwiek naszą postacią steruje się jeszcze lepiej niż miało to miejsce przedtem. Jest jeszcze zwinniejsza, sprawniejsza. Kluczymy pomiędzy kolejnymi osłonami dosłownie zgrabnie, niczym Lampard, tak? I tutaj to jest wszystko zrobione bardzo fajnie. Dodatkowo jeszcze mamy troszeczkę nowych broni, na przykład fantastycznie, moim zdaniem, wpasowujący się w serię Retro Lancer, który jest takim, wiecie, bardziej oldschoolowym karabinem, który zamiast piły mechanicznej ma bagnet, tak? To jest też jak najbardziej spoko. Moi drodzy, w grze na samym początku, przez jakieś tam pierwsze, powiedzmy, 3 godziny rozgrywki, będziemy zamiast tłuc się z koksokosmitami, no to będziemy walczyli z robotami. I muszę wam przyznać, że pomimo tego, iż całą masę narzekań słyszałem na temat tych robotów, no to kurde, mi się oni podobali. Kojarzyli mi się w ogóle z klimatem Terminatora w jakiś sposób, wiecie, powoli idą w waszym kierunku, wy do nich ładujecie po prostu salwami pocisków, a oni zamiast się chociażby zatrzymać, czy jakoś zareagować na cios, na strzał, no to idą dalej do was i są tylko, wiecie, coraz bardziej zniszczeni. W ogóle te zniszczenia w grze wyglądają świetnie. Później oczywiście będziemy walczyli z koksokosmitami bardzo podobnymi do tych, z którymi biliśmy się w poprzedniej części. I powiem wam tak szczerze, ogólnie rzecz biorąc uważam to wprowadzenie nowych wrogów za duży plus, tak? No bo jest, wiecie, więcej, że tak powiem, różnorodności. Roboty są fajne, mamy roboty duże, małe, roboty szybkie, latające. Bardzo są fajnie zrobione te dźwięki tego, wiecie, gniecionego metalu w momencie, w którym ładujemy do nich z shotguna. No a ta nowa rasa kosmokosmitów bardzo podobna do poprzedniej, troszkę brzydsza, jeżeli chodzi o wygląd, jakby to nie brzmiało.
plus też mają kilka swoich nowych gatunków, na przykład takie, które mogą nas porwać do swojego wielkiego bębna, no i tutaj będziemy musieli strzelać do takiego kosmity właśnie po to, żeby wypuścił jednego z członków naszej drużyny. Moi drodzy, jeszcze pod kątem gameplayu, no to absolutnie, słuchajcie, tutaj się nie ma co spodziewać mniejszej epickości, niż to miało miejsce w trylogii. Dalej będziemy, słuchajcie, uczestniczyli w niesamowicie dynamicznych akcjach. Mamy nawet parę takich segmentów, w których będziemy jeździli takim motocyklem, coś naprawdę świetnego. Wsiądziemy też za stery gigantycznego robota, będziemy obsługiwali minigany, działka i siali po prostu ogólną, absolutną pożogę. I pod tym kątem gra, moim zdaniem, spokojnie może się mierzyć tutaj z trylogią, tak? Jest bardzo efektownie, bardzo dynamicznie, bardzo bicie głośno oraz bombastycznie. Ja się pod tym kątem bardzo pozytywnie zaskoczyłem, ponieważ po takim dość spokojnym początku myślałem, że tytuł no trochę spuścił z tonu i to już nie będzie, wiecie, taka wysokooktanowa akcja. Moi drodzy, co tutaj jeszcze? Poziomy w grze są moim zdaniem genialne. Czy to będzie skąpane w słońcu miasto, wiecie, z pięknym niebieskim niebem, czy jakieś takie bardziej mroczne lokacje, tak? Fantastycznie wygląda także efekt deszczu. Bardzo lubię w ogóle grać w nocy, w sensie w nocnych lokacjach w tym tytule, bo raz, że gra świat to jest zrobiona świetnie, dwa, że kurczę, ten styl graficzny jakoś mi tutaj pasuje, takich, wiecie, nocnych lokacji, aczkolwiek też nie ma, wiecie, nie ma ideału, no bo tutaj pod koniec gry będziemy łazili po jakichś nudnych jaskiniach, ale to często się w Gearsach zdarzało, nie, że te ostatnie lokacje były takie, no może nie tak ciekawe, jak cała ich reszta. Moi drodzy, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy dalej są to Gearsy, nie? Co jak najbardziej. Ja wam powiem szczerze, takie to uczucie tego takiego Gears of War Light, powiedzmy, minęło mi w momencie, w którym nasi bohaterowie już zrzucili z siebie te tam kurteczki, ciuszki, dresiki, w których biegamy przez pierwszą część gry i założyli już zbroje, które otrzymali od Markusa Phoenixa. Wtedy wyglądają jak prawdziwi Gearsi i wiecie, są gotowi na totalną rozwałkę. Pod kątem graficznym do dzisiaj gra wygląda moim zdaniem bardzo dobrze, momentami wręcz fantastycznie. Byłem zdziwiony, że ma na karku już tyle lat, a muzyka i całe udźwiękowienie również tutaj uznaję za plus. Tak więc, moi drodzy, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy są tu dalej Gearsy? Jak najbardziej są i mają taki bardzo ciekawy powiew świeżości, tak, do serii, chociaż to zaraz może brzmieć trochę dziwnie, nie? No bo gra ukazała się już wiele lat temu. I muszę wam powiedzieć, że jak teraz tutaj uporam się z premierami, które nadciągają jeszcze w tym miesiącu, żeby je zrecenzować, no to na pewno będę chciał pograć sobie w ten Gears 5, tak? No i wam o nim oczywiście opowiedzieć. Moi drodzy, ten odcinek jest bonusowym odcinkiem, tak możemy to nazwać, ponieważ no nie udało mi się wyrobić czasowo, żeby dla was zrobić więcej odcinków, a od środy tak naprawdę jestem ciągle w trasie i wracam do domu w niedzielę, ale mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, słuchajcie, miejcie miły weekend, pozdrawiam was mega serdecznie, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku do diabła z grami. Aha, jeszcze ocena dla Gears of War 4, 8,5 na 10, bawiłem się fantastycznie, na razie, cześć.